Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w ten wtorkowy poranek. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim rozmawiać. Ktoś rzekł do Niego, oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który mu to oznajmił. Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł, oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Dzisiaj Jezus wykonuje w tej Ewangelii bardzo ważny gest. Gest wyciągniętej ręki. Pan Jezus wyciągnął rękę ku swoim uczniom i mówi, oto moja matka i moi bracia, oto właśnie oni. Czyli ten gest Pan Jezus wykonuje w Twoim kierunku. On wskazuje na Ciebie. Dlaczego to jest tak bardzo ważny gest? Bo bardzo często czujemy się pominięci przez Pana Boga. Modlimy się o uzdrowienie, a Pan Bóg z nim nie przychodzi. Modlimy się o konkretny dar czy tam pomoc, a jej nie otrzymujemy. Odnosimy wrażenie, że to wszystko mi omija. Że łaska Pana Boga otrzymują wszyscy, tylko nie my. Czujemy się pominięci przez Pana Boga. I warto w takich sytuacjach, w takich chwilach, przypomnieć sobie tę dzisiejszą Ewangelię. Tą sytuację, która się w niej dokonuje. Pomimo trudności mamy pełnić wolę Ojca. Bo tylko przez spełnienie tej woli stajemy się bliscy Jezusowi. Przez pełnienie woli Jego Ojca wkraczamy w krąg Jego rodziny, Jego najbliższych. Nie wtedy, kiedy łączą nas więzi krwi, ale kiedy pełnimy Jego wolę, realizujemy Jego plan w naszym życiu. I wtedy, kiedy pełnisz Jego wolę, wolę Ojca, to Jezus wskazuje na Ciebie i mówi, Ty jesteś moją siostrą, Ty jesteś moim bratem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.